Państwa oficjalnie w rezydencji, pałacu prezydenckim Guciksa. Tak, nie mylicie się, Gucio został prezydentem i to już bardzo, bardzo dawno. A teraz chciałabym wam pokazać jego pałac, ponieważ Gucia nie ma jeszcze w rezydencji. I chciałabym wam pokazać jego jadalnię. Tutaj o tak wygląda jego jadalnia. Może ja tak po... Pokój pokaż, pokój! Oczywiście, idę pokazać pokój. Gucia jest z nami na łączach. Tu jest jego wielka statuetka wygrania. A tutaj mamy jego przepiękny basen, moi drodzy. Nie mogę odpocząć. Jego przepiękny basen. Następnie idziemy tutaj. Tutaj jest pokój dla służby, pokój wiadomo mój. Jasne, Gucio. Dziękuję. Tutaj mamy pokój łazienkowy. O, i tutaj mamy słynnego Guciksa, którego naleśniki czekają już na stole. Dobrze, idziemy dalej, idziemy do góry. I tutaj mamy przepiękny widok. Uwaga, kamery zarejestrowały podejrzanego kolesia. Wszyscy ewakuować się na dach. Potem dokończymy. Tutaj, oczywiście, już pokazuję, tylko jeszcze pokazuję tutaj. Za chwilę przeeskortuję helikopter. O, tak prezentuje się cały... Dobra, idziemy, ewakuację, słuchajcie, bo wiecie, zawsze trzeba być uważnym, trzeba chronić pingutka. Idziemy się, Gucio, do głównej siedziby, potem polecimy do siedziby numer 2, jasne? Już. Chyba numer 2 jest identyczna. O! A gdzie jest ten helikopter? Dzień dobry. Gucio, czy spadłeś? Nie. No to wejdź na aż otworzę drzwi. Okej. Nie można wejść, proszę. Dobrze, czekamy w samolocie, znaczy w helikopterze i lecimy do drugiej bazy. Możliwe, że zatrzymamy się w małym hotelu, to powiedział przed chwilą. Nie, nie! Ty chwilacz, on będzie rzucał. Idziemy do małego hotelu. Ej, zapomnieliśmy się ładać jej zawracamy! Tam jest, słuchajcie, pałac prezydencki Gucia. Dobra, proszę pani, niech pani zrobi tutaj... Dobra, wziąłem z lekko. O, i przyciemnij szyby. I daj wszystkim... Chodź, Luluś. Już oczywiście sprzątam na pani polecenie. Wiecie, taka praca tutaj jest bardzo stresująca. Czasami warto tak stresuje tutaj to, że pracuje dla prezydenta. Gucia. Dobra. Zatrzymamy się, ja jedę nam ogarnąć kolejną siedzibę. Guciu, poczekaj tutaj. Oczywiście, ja przypilnuję Gucia w hotelu. Czy czegoś pani potrzebuje? Gucia mu kradli helikopter, chyba zjedzą. Gucio! Zbanuj, ktoś tu siedzi. Gdzie? Jak on? Chłopi. Jak tutaj właśnie na polecenie. Na polecenie tutaj właśnie wycieram podłogi teraz, ponieważ Gucio nie mówi tego, ale oczekuje ode mnie, żeby posprzątam mu podłogi. To jest, praca jest naprawdę dla mnie stresująca. Gucio, chcesz mieć biały dom, willę na plaży? Biały dom! Czy coś pani potrzeba? Może coś pani ugotować? Na pewno. Lisa, Gucik idzie spać. Gucik idzie. Lulu. Dobrze, w takim razie dopilnuję, aby nic pani nie przeszkadzało. W razie czego przytrzymam posiłek. Widzisz, jakie mam fajne kapciuszki? Bardzo ładne. Hello Kitty. Tutaj w razie czego rozłożę jedzenie. Życzę udanego snu. Jak się szanowni. Dziękuję, ale pani chyba też potrzebuje. Dzwonię do Gucia na telefon. Gucio, kto się ciebie... Odza mnie szlify do nowej siedziby. Powiem wam, słuchajcie, tak po kryjomu tutaj, że bardzo lubię pracować dla Gucia, ale ta praca jest strasznie stresująca. Bo Gucio niby nic nie potrzebuje, a boję się, że mnie zwolni. No, dobra, wychodzimy.
Dobrze, tutaj kosz na pranie pozostał, to ja go wezmę. Wezmę go. O, dziękuję za leśniczki. Proszę bardzo, życzę smacznego. No, drodzy, teraz przenosimy się do innej siedziby i widzimy się za chwilę. Już JP Gamer. Tak, słuchajcie, mamy jakiegoś nieznajomego. Dobra, poza nieznajomy nie może wiedzieć, że lecimy na ten. Tak, niestety. Lecimy na ten, nad policją i lecimy na helikopter, okej? Okay? Mhm. Wyskakować. Na ten koleś się rozbił. My szybko odlatujemy. Wsiadaj. Chyba. Nie no. Jesteśmy w środku. Nie możemy się za bardzo wyróżniać, więc będzie moro. Ucio, może być? No nie różowa, ale. Żebyś na tak przyszła. Bardziej guciowsko. Tak, bardziej guciowsko. Ten dolar dodaje takiego stylu. Mhm. Lecimy, słuchajcie, na Malediwy, do Białego Domu. Drugiej takiej siedziby, takiej samej. Ale jest ona na wyspie. Więc jest ona o wiele, fajniejsza. Bo dlaczego nikt nie może się dostać? No właśnie. To jest kilka minut helikopterem. Mhm. Chyba źle wylądowałem. Jest naprawdę cudownie tutaj. Ej, na balkonie! Lądujemy na balkonie. Nie rób noc. Zapraszamy Gucia do naszej rezydencji. Znaczy do jego rezydencji. No ładnie się, że Gucia zmienił outfit. Mhm, bardzo ładny, do twarzy. Zapraszam do środka. Przepraszam, Lulu schował pod kamieniem klucz. No i dobrze. Bezpieczeństwo z Guciem jest ponad wszystko, nawet ponad kasy. JP Gamer jednak chyba go schował. Nie mogę. Ktoś mi górne dachowe wejście? Nie mogę, bo my nie możemy wejść do środka. Aha. Gdzie jesteś, Arno? Mam tyle. Hej. To wejdź. Jest 1:1, żeby Gucio miał wspomnienia. O, pięknie. Gucio, gdzie jesteś? Dam ci wspólnot, to teraz pójdę. No słuchajcie, to samo. W takim razie ja za przeproszeniem teraz pójdę do siebie. Stój. Dziękuję. Jakby była potrzebna, proszę wołać.